Siemanko, z tej strony Karok, chcesz zaprzeć do kolejnego materiału z Legend of Ashen. Idziemy sobie myśliwego. Kolotko, jeden. I drugi. Okej, okay. Mamy raczej składniki. Wszystkie, no to już quest kolotka. Więc myślę, raczej w mieście, bo tu już nic ciekawego nie zrobiło. Tak, przekonając, daję ci to tak. Porcie, ta przysługa rybacka, zrobić ten gówno na kaszel, który jest portowy, ale myślę, że to zrobimy przy okazji. Ewentualnie, jak już będziemy mieli tak to wszystko zrobione, będziemy chcieli pokończyć wszystkie questy, żeby na spokojnie wejść tam w drugi rozdział, żeby nam to nigdzie nie zalegało. Mam te karty. A, dobra, tego Ligno trzeba się... Dwa zadania dla niego. Raporty z tym mamy, wizyta u mnie, zrobione. Opór mamy. Pokaż siły tutaj kupy. To będzie zakomunikować, że właśnie ten pierścień w atasie. O właśnie. To jest dobra, ktoś to ogarnął. Ta grota stary się paniczna. Dobra. No w ogóle idziemy. Gdzie ja zmierzam? To egzystencjalne pytanie. Dobra, jak jesteśmy na miejscu, to przy okazji zrób od razu drop na kaszel. Tylko muszę przeczytać myślę. No. Ryżóweczka. Ryż i woda. Posłów głowy. Charlotte. To najważniejsze. 50 jabłek, właśnie. Następny syrop na kaszę. Jeszcze normalny można przygotować. To jako, że jest taka opcja, bo być może jeszcze nam się przyda, więc to zróbmy, żeby mieć w zapasie. Czasem udamy się do środkowej dzielnicy. Pogadamy z tym jełopem, nie pamiętam jak on się nazywa. Dowódcą straży. Troszkę ekspa wpadnie. Tym. Tu jesteś, Argos. Sprawy dołączenia do straży. To bardzo. Okay, das reicht mir völlig. Du hast großen Eindruck auf. Du sprachst von einer Prüfung, die du mir stellen wirst. Da du jetzt alle Hürden erfolgreich genommen hast, wird es nun Zeit für diese Prüfung verlangt von dir Mut und Stärke. Jawohl. Dann hör mir nun genau zu. Seit fast einer Woche wohnt dort ein Händler vom Festland. Sein Name ist Calvio. Er macht allerdings keine Anrechnung. Hier muss ganz klar etwas Sorge dafür, dass er seine Rechnungen bezahlt. Sollte er Ärger machen. A, czyli albo ten list sport trzeba ogarnąć, albo wpływy tutaj na miejsce. Dobra, zacznę sobie jeszcze do niego teścić. Jakieś takie mocno zajmujące. Wina. Słyszałem, że Calvio nie płaci rachunku. Ja, leider. Niestety tak, ale co mam zrobić? Rekruci wydają się mnie nieprzyjmować. Zajmę się, gdzie on go znajdę? Zawsze jest tu wieczorami. Wcześniej przybyłem z moim mężem w tawernie. Nie wiem, ponadto. Proszę sprawdzić, zapłacił. Tak zrobię. Dobra. Udamy do karczmy. Z okazji zapytam tutaj do pana. Polarza Joachima.
Mam niezbędne surowce. Ich habe die nötigen Rohstoffe. Sehr gut. Bardzo dobrze, musimy dać jeden dzień na złożenie tego wszystkiego. Okay. Take your time. Udamy szybciej tutaj do spody i poszukamy tego kalwio. Archu, Stranim. Tam. Was man so rum erzählt. Ich brauchst du das nicht zu fragen. Nie ma go. Coś jest nie tak. Tutaj Wajza jest. Calvio. Wer bist du? Ich bin Calvio. Jestem Calvio. Ein festgefahrener Händler vom Festland. To możliwe, że zapomniałeś uregulować swoje należności w hotelu? Kann es sein, dass du vergessen hast, deine Schulden im Hotel zu bezahlen? Vielleicht, aber mit so etwas belaste ich mich. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Mich braucht das nicht. Das wird deinem Ruf als Händler schaden, wenn du nicht mehr in die Stadt... Drohst du mir etwa? Ja, und ich meine es verdammt ernst. Du kannst dich jetzt entscheiden. In beiden Fällen wirst du die Rechnung zahlen. Lass mich mal nach. Sekundę, albo wyrzucę się z miasta. Porządku, przynajmniej, zapłacę rachunek. Proszę bardzo. Calvio hat gerade seine Schulden bei mir bezahlt. Vielleicht sind diese Repäre eine Wohnung für dich. Proszę, będą dla Ciebie odpowiednią nagrodą. Danke. Dzięki. Nie pokazało, ile dostaliśmy. Ale dobra, możemy zaraportować. Skończenie zadania. Wiesz, ten diał będzie dalej w tym miejscu. Dobra, jest. Argos. Prawie Calvio. Ich habe deine Aufgabe erledigt. Ja, du bist bereit. Wenn du sicher bist, dass dies dein Weg ist, komm zu mir. Mich fragt ja keiner. Ja? 18. Może pójdziemy się prześpimy. Od razu tą szkatułeczkę sobie odbierzemy. Domu Kowala. Do południa. Mogę z tych kręcących. Ja, mach, dass du wegkommst! Co mi tam gadasz? Hej, du! Jakim? Szkatułka jest gotowa? Tak, oto ona. Szkatułka stalowa. Słaby ten deal. Powiem. Ale może ona będzie potrzebna do jakiegoś zadania. Na razie sobie podtrzymamy. Bemühen wir uns, die Welt friedlich zu halten, indem wir füreinander da sind. Denn darum prägt uns die Eintracht chaotisch aus dem Streben der Götter, die Werte der anderen auszugleichen oder umzukehren. Die Götter trugen auf unserer Welt ein Spiel aus, in dem sie die Menschen für ihre Zwecke führten, verführten und opferten. Ab und zu helfe ich dem ihre Familien und Freunde. Viele gaben ihr Leben in diesen dunklen Tagen. Nachdem die Götter unsere Welt verließen, sind all unsere Belange wieder in unseren Händen. Mit allen guten und schlechten Seiten, die daran sind. Hey, wir stehen allein und müssen jede Hürde selbst nehmen. Albo. Eine Prüfung, um uns des alten Vertrauens zu erweisen. Wir selbst können uns entscheiden, wem wir uns anvertrauen, wem wir die Treue halten. Hier in Asun ist es Fürst Albrecht, der uns Schutz und Sicherheit gewährt. Vertraut diesem gütigen Herrscher. Auch den Ärmsten werden Speisen und Unterkunft geboten. Ja, myślę, że tu jeszcze jest jedno fajne zadanie do zrobienia. Hej, Junge, zaczekaj. Lol,
Dobra. Ja. Mich fragt ja keiner. Gierka. Prawda, nie o tego questa mi chodziło, ale jakiś się pojawił, to... O Boże. Można. Strasznie słabo mnie ten gier wbił. A i wbiliśmy tą dwurękę na 10%. Teraz pytanie. Może jakby tą jaskinię tych goblinów udało się jakoś garnąć kurczę tym zmianą zębacza. To było coś. Bardziej poprosimy. Kurczę, no właśnie mamy troszkę waste punktów, bo jeszcze chcielibyśmy się nauczyć pop alchemii. Dobra, jakoś ogarniemy sobie na patencie zadanko. A właśnie to zadanie, które teraz mam zamiar zrobić, wydaje mi się, że może nam pomóc. So, dobrze, jesteśmy, słuchajcie, z całego serca. Ja habe ich noch eine Karte. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Do zobaczenia. Teraz tak. Tak jak? Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Das ist kein... Tak jak? Ich zähle. Raz, dwa. Ich zähle. Dobra, ich mam 10 lewiaków. Zobaczmy sobie napoje. Tego tutaj nie ma. Z tymi jabłkami. 9 jabłek. To ogarnąć. Tak. Tak. I Goligorno, czy jak on to ma? To jest ten chłopak tutaj. Dwa questy załatwimy od razu. Jednym zamachem. Hej, hi. Tema, ich versuche Löcher in die Luft zu starren. Mam nadzieję, że zacznie się z niego sypać diamenty. Hej. Tio. Wysłała mnie Morgan. Ich komme von morgen. Schönes Wetter heute, oder? Was willst du? Spuck's aus. Sicher? Das Holz schneidet sich nicht von alleine ab. Warum will Sika dich tot sehen? Was? Du hörst war ja klar, dass das jetzt kommt. Du willst mich doch nicht wirklich umbringen, oder? Es ist doch... Du hast meine... Warum heuert Sika jemanden an, der sich drücken soll? Ich hab nichts Unrechtes. Nie zrobiłem nic złego. Gadaj, ale już. Dobra, posuwałem tak. Zabieram z jego ludzi. Z początku chodziłem. Czasem Sika stawał się też bardziej bezwzględny. Bo jeśli nawet, że mówi tam właściwie, że jego żona umrze. Nie mogłem już dłużej się pomyśleć. Więc się pożegnaliśmy. Myślałem, że kilka kroków dalej będziesz bezpieczny. Chciałem, że zechce nas jeszcze mnie mordercy. Więc ten, no, chcesz mnie teraz zabić? Natürlich nicht. Ein Glück. Sag Sika einfach, dass du mich umgebracht hast. Oj, ty łajzo. Dobra, ale wróćmy do clou całej sytuacji.
do zadania, które chcemy wykonać. Mianowicie to jest ten gościu. Maran. Hej du. Witaj. Was machst du hier? Ich bin Marant, ein Söldner aus dem obozu, Lager, und Karl bezahlt mich dafür, dass ich das denn nötig? Okay, die Miliz aus der Stadt hat im ganzen Land Wachtürme angelegt, um Achirme mit diesen Schlafmützen auf. Die stehen doch mit den ganzen Tag vor ihren Türmen auf. Wenn der Bauer mit Banditen oder den Tieren im Lager hat, muss er sich selbst darum kümmern. Kommst du denn allein mit all diesen Gefahren zurecht? Mit ein paar Wölfen oder einzelnen Tagedieben komme ich schon klar. Auch mit einer ganzen Bande oder einer richtigen Bestie. Ich bin zwar ein guter Kämpfer, aber auch nicht lebensmüde. Für den knappen Sold, den der alte Geizkragen ausspuckt, kann er von mir keine Heldentaten erwarten. Andererseits kann ich keine hohen Ansprüche stellen, denn ich bin kein neuer Spund mehr und die Reflexe lassen. Mit dem, was der Bauer mir zahlt, komme ich nur über die Runden. Das Essen ist zumindest günstiger als in der Taverne. Würdest du denn mit einem starken Begleiter die Jagd auf die Bestie aufnehmen? Wenn ich Hilfe bekomme und zudem noch der Preis stimmt, würde ich das wagen. Du kannst immer bei Karl fragen. Karl? Ich habe gerade... Und? Bist du mit seiner Arbeit zufrieden? Nun ja, für die üblichen Probleme auf dem Hof taugt er ja noch. Aber man merkt, dass er nicht mehr der Jüngste ist und ich habe mitbekommen, dass er zu viel säuft. Marant hat mir von eurem Problem mit der nächtlichen Kreatur erzählt. Das kann ein Kämpfer allein auch nicht schaffen. Was ist es dir wert, wenn ich Marant dabei helfe? Was würdest du tun? Du siehst wie ein guter Kämpfer aus. Das ist mir zu wenig. Ich verlange 200 und über den Anteil von Marant haben wir... No, w da takim razie mogę mnie dobrze iść do wolnego obozu, Ich habe mit Karl geredet. Was hältst du davon? Das ist für mich ein Vermögen. Du hast gesagt, allein würdest du dich nicht mit einer richtigen Bestie anlegen. Wenn wir beide zusammen den nächtlichen Jäger erledigen, wird uns Karl dafür 150 Rupien geben von uns? Ja, frag nicht. Ich habe Karl einfach überzeugt. Erzähl mir nur, was du über den nächtlichen Jäger weißt. Also gut, für 150 Rupien werde ich mein Hals riskieren. Hör gut zu. Vermutlich kommt das Biest dann aus dem Wald oder der Höhle hinter dem Bauernhof. Denn dort wurden die meisten der Opfer gefunden. Komm abends hierher, dann recht. Vergiss aber nicht, dich vorher gut auszurüsten. Denn das ist alles klar. Moment noch. Was gibt es denn? Es könnte sein, dass es für mich der letzte Kampf wird. Bring mir aus der Taverne von Norbert seinen speziellen Tropfen für besondere Anlässe. Norberts Hammer. Danach würde ich auch gut. Ich bin... Koźna bestia. Lepiej się da złapać przed walką. Jakiś Polak. Tańca i poróżańca. Dobra. Tędy. To. Kawej. Zapłaci za ten specjał. Aż może jeszcze młot Norberta? Dobra, 30 tego. Wchodziłem Alberta. Ich habe... Proszę bardzo. Ich habe jetzt einen Norberts Hammer. Dabei. Was ist überhaupt da? Z 20 na 22. No dobra. No to mamy 3. Tak, to 2. Gierkę. Wszelki wypadek. Zagowyrka. Jest 21 i zajebiście. Stalnie pomiędzy. Dobra, żebyście mieli pogląd tego, co tu się dzieje w ogóle. Troszkę szczytujemy. Robimy utewoluxa. Jakiego?
Garant, zapolujmy na bestię. Bestią u Herberta? Tak. Dobrze, pamiętaj, że to musi być twoja ostateczna decyzja. Nie ma odwrotu, zwycięstwo albo śmierć. Powiem, że możemy wyruszyć. Zabijmy mocno. Pobornie, to mi się tutaj nie jest to pobytu bestii. Potem prowadź. O kurde. Autopilota? Wierzę, nic pokojąco głupiego nie odwali się w trakcie tego, jak nie mamy kontroli nad naszą postacią. Ja nie ufam tym nawigacją. A myślę, że już w tym odcinku, jak dobrze pójdzie, to zostaniemy magiem. Praktycznie wykończymy wszystkie zadania z tego pierwszego rozdziału. A to zadanie chcę zrobić dlatego, że z tego co się dobrze orientuję, to jeżeli przeżyje, to będziemy go mogli wynająć. Jeżeli będziemy mogli go wynająć, żeby z nami biegał, to wówczas pomoże nam wyjść z jaskini goblinów i to miejsce z tym orkowym pierdolnikiem. Tak sobie będę brał agro na siebie, a on będzie napierdzielał. O kurwa, jak to napisałem na tym save'ie, bo przed tym zadaniem się okaże, że nie będziemy w stanie zabić tego guma. Kurwa, to jest cienio stwór. Chyba nie dojeba na wersę, że mnie na kita nie zabił. Hej, geschafft! Udało się, ubiliśmy bydlaka. Hej, du! Wir werden die wichtigsten. Gdzie byś najważniejszym traferami? Co boisz, ruch czy skórę? Powiedział, że jesteś świetnym myśliwym. Co mogę zrobić z trofeum? Tyle, najpierw to zaczyna od życia myśliwego zawodu. Udało mi się nieźle zarobić na trofeum. Tak ciągle przebywanie ci nie zakończyło. Nie znaczy to tak, że zatem co i jak. Tak, że to trzeba się zwierzyć, bo wiosłowo drzewce. Dwa takich bestii często zawierają się jakieś na właściwości, które można stworzyć w ten artefakt. Spodzi się do myśli, że to znacznie więcej warte i zwykle ten raz z innych polowań. Spróbuj się o tym dowiedzieć. Dobra, daj mi ruch. To skórę mamy. Oto ją. A to jest to w ogóle coś jest? Opór wywala. Mam polkę. Niezła pieczara. Martwy mężczyzno, proszę. Dobra, a teraz pójdziemy się przespać. Już mnie tak kurcze świerszcze nocne zaczęły irytować. Panie Karl. Hej, du. Nocny łowca nie żyje, a twoje owce są już bezpieczne. Der nächtliche Jäger ist tot und deine Schafe sind wieder ausgezeichnet. Dobra, gdzie Mara? Wrócisz na swoje potrzeby, możesz być zadowolony z posiadania kogoś takiego. Nie zaśniesz tego, co nie wiem, dobrze, że jeszcze go nie zwolniłem. Wrócę wypłacę mojego darzenia, gdy od czasu darzę sobie kopię i postaram się przypchnąć oko. Dobra, to chyba ta żona, nie? Kim jesteś? Tak, jestem pokornym synem Adonosa. Ty wirst mich bestimmt verstehen. Niezła klątwa. Warte mal. Mein Mann hat mir davon berichtet, że udało ci znaleźć Rezept von einem Diener Adanos. Spodziewałeś się czego innego posłudza Adonos. Doch gibt es noch wenige, die es nicht der Rede wert. Adonos soll dir deine Tat. Adonos to w dzieciach wyjdzie. Jest to dzieci rób, co będzie. Wo bleiben denn die Schiffe? Aran? Właśnie trofeum. Hey, du Held. Karl ist mit unserer Arbeit sehr zufrieden. Ich habe mir meine Belohnung. Ja, wir haben es immer noch drauf. Ganz meiner Meinung. Und verrate mir doch bitte mal, was ich mit... Na schön.
Hör mir zu, normalerweise Das Horn besonderer Bestien war aber bereits im alten Zeiten bei Alchemisten sehr begehrt. Denn man schrieb ihm magische Eigenschaften. Wie es heißt, lässt sich aus dem gemahlenen Horn ein magisches Pulver gewinnen, aus dem ein kundiger Alchemist anregende Getränke destillieren kann. Ein reicher alter Mann würde für so einen Stärkungstrank einfach... Verstehe. Danke für den Tipp. Was hältst du davon, wenn wir ab jetzt... Was meinst du damit? Willst du etwa auch hier Wache schieben? Nein. Ich würde gerne mit dir, das ist möglich. Und mit den Bauern habe ich das auch schon ab. Er verlangt lediglich, dass du die Zeit meiner Abwesenheit geh in die Höhlentaverne von morgen, das Kreb, hinter dem Bauernhof, und sprich dort mit meinem alten Freund Jedor. Er kennt sich bereits auf. Danach können wir gemeinsam losziehen für 300 Kopeken. Ale dobra, myślę, że... Okej, niech będzie. Zapłacimy to z tego względu, że oszczędzi nam to sporo tutaj problemów. Będziemy przede wszystkim mogli zostać tym magiem. A kto wie, czy nie musielibyśmy powydawać tych pieniędzy na jakieś zwoje, niezwoje, żeby w ogóle być w stanie to ukończyć. No i przede wszystkim, to co najważniejsze, zaoszczędzimy mnóstwo pieniędzy. Jegor, Marant, potrzebuje ciebie, zostawmy go na farmie. Marant, alles klar. Jasne, podążaj za mną. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Organ, teraz dwa questy. Chciałbym spłacić dwóch Ich bezahle Lignos Schulden. Eine erfreuliche Nachricht. Das kann natürlich. Pewnie musiałeś hast den Hund ordentlich Feuer unter dem Hintern gemacht, was? Ohne dich wäre der wahrscheinlich noch lange nicht aufgetaucht. Das ist mir doch gerade auch noch... Ich habe so das Gefühl, dass du bei deinem nächsten Spiel bei Pascal ein Glücksspiel sein wirst. Dałem w ogóle samo w asortymencie. No właśnie, to są jabłka do kupienia, ja kurczę... Włóż się tym jedzią. Dobra, idziemy do tego sikara. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Patrz, ty gryzie piach. So, der Kerl ist tot. Sehr schön. Podobnie, dobra, bo to weź tą nową drogę. Dobra, no pomogasz mi przydać pewnej porady. Jeśli będziesz czegoś potrzeba, po prostu pójść do farmera i mów Bożego, że na umrze. Wprowadź zamęt w ich umy. On bardzo przesądny. Jak widać, nie jest przed takim złym gościem. Po prostu bawię się ich przesądnością. Masz tam jeszcze tylko roboty? Pracujemy tam, ja nic dla ciebie nie mam. Ale zapytaj trochę z moich chłopców. Dobra. Sie hat mir erzählt, dass du ein Problem erledigt, würde es besser treffen. Wulwa, du hast die Sache auf jeden Fall verwirklicht gemacht. Ich habe auch eine Einladung für dich, so weitergehen. Was ist das für ein... Ich brauche einen verlässlichen Buch. Klar, also gut. Ich möchte, dass du einen Freund zuwachst. Du darfst sie aber weder lesen, noch darfst du jemandem anbieten. Das ist aber sicher nicht die einzige Botschaft, die du überbringen wirst. Wenn du einwilligst, folgen. No i dobra. Ich bin ich. Ty, Iwar, masz ciemne miejsce z tej tabery. Coś się kręgło, to was tu zabiera. Masz dla mnie coś do roboty? Jasne, szef nie ma nic przeciwko, że coś się znajdzie. Jest coś do zrobienia? Ja, es gibt etwas. Coś by się zrobił. Ja coś mogę się na gulasz. Morgen hat mir gesagt, dass für ein kein normales Fleisch, Schafsfleisch. Und zwar, ich hätte schon längst eins der verdammten Viecher aufgeschlitzt. Aber damit ich das nicht mehr will, ich soll also ein Schaf für dich schlachten. Nein. Geh zum Bauernhof und klau eins der Schafe. Wenn du es hast. Das hätte ich dir vorher sagen können. O właśnie, dobra, idę za tobą gościu. Dobra, trzeba będzie się położyć samego rana. Dobrze to wszystko zaplanować, żeby się zmieścić w tym jednym dniu. Furaks jest w tej dolnej dzielnicy. Się boję, że jak dojdziemy, to od razu nam to wystartuje, więc się przyjdziemy do ranka.
Dobra. Nic takiego się nie wydarzyło. Chcemy iść buchnąć typowi jedną z owiec. Nie będzie zachwycony. Tu. Podjedźmy. Kamień. Ten, o właśnie. Hej! Hej, wiesz co? Podążaj za mną. Dobra? Czy to jakaś kuzynka Betty? No nie. Ja, wir sind tak, jesteśmy na miejscu. Ja einfach brav. Poczekaj tu grzecznie. Okej. Bar. Prowadziłem owce. Staroperi. Spoko. Główna zadanka. Proszę bardzo. Jeszcze trzeba będzie tą wiadomość dla Furaxa, ale to przy okazji, jak będziemy w mieście. A myślę, że teraz będziemy chcieli się skupić. Kurde. Od razu bym to wykonał. To jest taka time skipa. Wiem kierunki, wolę tam nie iść. Raczej jesteśmy na razie takimi leszczami do bicia. Weźcie rwoja do jakiejś pojedyncze wilki. To jest max, możemy osiągnąć w momencie, że będziemy chcieli zadawać 500 hitów. Mowa. Godzinę 9.30. Dobrze teraz planować. Dobra. Hello. Teraz tak. Trzy staropery. Panie. Co wymyślił? Wygląda czterdzieści. Ale dobra, przynajmniej tymi zadaniami jakoś to tam spłaciliśmy, nie? Dobra, pamiętam. Też nie bataszki tutaj. Dobra. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Okay, ja. Thank you.
Kościół tego tubi! Da ist wieder eins von diesen Drecksviech! Szczurze. Dobra, napisz się kiedyś tam. Piszmy grę. Den Kurum wollte. So ein saublödes Vieh. Wow, 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 wow. Maran. Trzeba z tym zabijać. Oczywiście aura niesprzyjająca. To po co? Zrobione. Jest... Teraz lecimy szybko do tamtej kopalni. Ich hab die Tiere. To piękne rzeczy. Pieniądze by się było tak. Bo mam 8 roteli. Tyle hajsu mieliśmy. Czekaj, gdzie dzieliliśmy? Der war doch sturzbetrunken. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wer weiß schon. Oh, den Gast Sandril. Haben Sie schon Ich habe das Bier. Das war gar nicht so einfach bei dem alten Haudegen. Dobra. Trochę hajsu na się zrobiło. Czekam przy swojej ta kula ekspa. Zdrowe swoje. Jeszcze ze mną ma rację. Jak to słowo do tego? Że taki ścierwojadek jakiś tekst ma. Jeszcze się rozpogodziło.
Bardzo fajnie. Ja bo tu zobaczę za 30, tylko za półką. Filipa. Będzie ten raz. Tam się zaczyna ta jaskinia. Ała. Saublödes Vieh. Jeszcze mieli jakiś normalny pancerz, to może jeszcze. Kurde, nawet nie spodobali się. Portuj. Proszę bardzo, i wbiliśmy poziom. Dalej. Jesteśmy. Karta. Że tam w środku to będą jeszcze czarnego bim, to będzie bimba jakaś jedna. Dawaj Maran, co mam tą. Bolało. Co polecie są? So ein saublödes Vieh. Samodzielny. Lewo dostał. Willst du nen kla... Hier hast du... Kurde, ale wypij to. No co za łeb. Thank you.
prawda? Coś słyszycie? Tam w tym zgraje, co tam jest? Ja patrzę jako bzdek, to jest palek. Staro parę z niego wypadnie. Morduj go! Nie! Ich habe die Goblins für Castro getötet. Ich sollte ihm... Gut gemacht. Ein Drecks viel wenig. Teraz tą farmę odprowadzić. Okay. Dobra, to w sumie nie kładzie za nami. Chodzi. To po prostu jak minie ten dzień, zapyta się, czy te kotki długowe. To nie wydaje, żeby nie można na instant zabierzeć się. Ja pierdolę, co tu się wydarzyło? A? Hej! Panie Castor? Wróciłem. Widzę, gobliny? Die Goblins werden dich nicht mehr stören. Dobrze, nie będę cię już przeszkadzać. Teraz możesz spokojnie pracować. Adanos segne dich. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich kann dir momentan nichts geben. Komm, dann sollte ich mit dem neuen Kristalltrank fertig. No dobra. Mi zacnie.
teraz jeszcze dam się do klasztoru. Ja już do topielców z nim nie podchodzę, bo to jest bait. No proszę, udało mi się go zgubić. Chociaż nic, kurde, nie wyniknie z tego. Niedobrego. Hej, man. Ej, potrzebuję twojej pomocy. To możliwe stworzenie właśnie zgrzysił się w mojej jaskini. Moja jaskina, a nie chcę. Chciałbyś się gonić? Za to zostanę? Tak, czy nie widzisz, że to na górze? Palek, znajdę coś dla ciebie. No dobra. To tu szczury dwa. Myślę, że sobie poradzimy. Skręciki, no tak. Jaranko. Skrywa się przed przełożonymi, żeby sobie plancika zajarać. Ale człowieku, jeśli ktoś mnie na tym przepie, to nie skończy się to dobrze. My musimy wejść do klasztoru. Jest, nie jest idealne, nikt mnie tu nie widzi, nie wpada do deszczu. Nie chcę mokryć na deszczu. Będę się widzieć, jest. Dobra, nic mi już nie mieszka. W tej höhle lebt jetzt nichts mehr. Danke. Ja myślę, że nie było zbyt słabo. Na klar, ich hab hier was. Coś, co może ci się spodobać. Wieraj to było. Wie du meinst. Jak patrz, jeszcze jeden dla mnie. Ale przynajmniej to tutaj. Kurczę. To wygląda jak coś tutaj miało być. Czego innego nie mogłem się spodziewać? Moja intuicja jest zwykle niezawodna. Teraz tak, dobra. To jest ten gość w browarku. Panie kolego, o, jest Sargon. Tam tu piwo, które prosiłeś. O kurde, ile ekspa. Pokażmy swoje towary. Argun. Już wszystko wykonałem. Co było do wykonania? Ohne die Götter sind wir besser. Hej. Atanor. Möge Adam. Fantastycznie, miałem pikolę z odnalezieniem drogi. Wracam przed twoją mapę. Pięknie. Herbert, a nie ty mi zlecałeś. A nie zlecał to zadanie. Ej, podejdź tu. Was ist? To jest. Jestem Gibson, mój przyjaciel. Nie powiedział mi, że mu pomogłeś. Zapewne swoje podróżuje. Zostawiasz dla niej ludzi. Na pewno będzie do kupienia w mieście. Zapłacę ci dwukrotnie wartości, jeśli mnie przyniesiesz. Mam dla ciebie nową lutnię. Proszę bardzo. Łatwe robobole. No dobrze, trzymaj twoje roperi. Hej, du. Golf, ty? Może ktoś jest... Alasko. Kurczę, nie... na razie tego testu nie raportujmy. Tutaj... Ich habe gehört, was du gemacht hast. Co zrobiłeś. Du hast gute Arbeit geleistet. Jest dobra, tak, że jesteś solltest dafür belohnt. Adanus beschütze dich. Nie, nadal się klęczę. Tak, tak, moje podziękowanie.
wiem, o co chodzi. Górą. Mam twój pierścień. Dobrze, pokaż mi go. Bardzo dobrze, jeśli też masz być, to mnie płynie. Ty wyskonać odpowiedzi o nim więcej. Dobra. Gut, dass du hier bist. Was ist los? Die Arbeiter können noch nicht anfangen. Roboty nie mogą zacząć pracy. Potrzebuję jeszcze materiałów i narzędzi. Pomów z nimi. Dobra, robota musi zostać wykonana. Pierdziele. Mamy problemy. Jak idzie praca? Jak na narzędzi i drewna? To prawda, mają to dobre piwo, ale narzędzi żadne. Cześć, trzy młotki, trzy piwy i gwoździe. Będzie wyczasne. Nie wiem, to już twój problem. Trzy młotki, trzy piły, gwoździe. Trzy młotki, piły mamy. To nas trochę gorzej. One. Wchodzę w imieniu rybaka Simona. Simona, powiedz, pytam niego spadnie. Ale będzie kiedy to, będę zaskakował do niego nowej, dużej siły. Dlatego prosicie o jej wykonanie. Powiedz mu, że zostanie w sensie. Prawa niezapłatne, a przydatne derwice dla kasztoru. Mam tutaj bardzo dużo czasu na szybę, więc zrobię to dobrze. Tak? To teraz trzeba się udać do miasta. To zrobimy to teleport otwarte Karla. To będzie najbliżej. Widzimy się na miejscu w mieście. Paran. Czekaj tutaj. Man muss eben aufpassen, was man so umerzählt. Hej! Dobra, jesteśmy na miejscu. Vanadium. Mam przy sobie wyjątkowy róg cieniostwora. Pokaż go. A więc róg cieniostwora, ile roper jest sobie za niego? Czytam cię za niego sporo pari. Zanim jest, co mógłbyś w stanie zrobić z tym rokiem? Zdajesz sobie sprawę z tego, że jest magiczny? W porządku, gdy znasz się na rzeczy, to jest poszkodowana grup, bo wstań stworzyć trzy specjalne mikstury. Jeśli zostawisz mi w moich rękach, wystarczy mi dodatkowo 10 uleczniczych, by poprawić smak mikstur, to też dam ci jedną za darmo, bez dodatkowej opłaty. To następnie musiał zapłacić 1500 rotwari, to sam te mikstury zaczynam jednak dla siebie. Pewnie nie czeka na to już od dawna. Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć mi uleczniczych, to będę musiał je sobie sam zorganizować. Będzie kosztować 200 rotwari. Dobra, oddaj ruch, działalny. Proszę bardzo. Okej, okay. Dobra. To, że ziółka lecznicze do tego trzeba było dać, to podejrzewam, że to będzie popionek do leczenia. No, spoko. Tak, ale my chcemy się udać do dolnej dzielnicy. Tutaj Wieland. A, czy to w górnej dzielnicy. No dobra, oddamy od razu wiadomość dla Furaxa. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Wiecie co, chyba jak już tu jesteśmy. Wenn das so weitergeht, hau ich ab. O. Patrzymy sobie do portu. Damy te dwa kościwa. Będziemy mieli z głowy. Luka, nie, to nie ty. Brak. Dla ciebie wiadomość. Ich habe eine Botschaft. Eine Botschaft von Bruno. Dobrze, dawaj ją. Trzymaj. Das Siegel ist geschlossen. Jest nienaruszona, dobrze. Będziesz musiał zapamiętać moją odpowiedź na Bruno. Was soll ich ihm przekazać? Powiedz mu, że będę działał zgodnie z planem. Plan musi zostać szybko zażegnany. Wszystko? Tak, a teraz już. No dobra. To kierunek. W sumie jeszcze odwiedzimy kowala, weźmiemy gwoździe. Poprosimy. Potem skoczymy do portu i z portu trafimy się na farmę Karla. Nie, dobra, bez sensu, bo żyjemy sobie tego, żyjemy sobie teleportu do klasztoru, więc od razu do portu się kierujemy. Dobra, kolego Simon. Dostaniesz swoją sieć. Pięknie. Okej, okay, jeszcze jedno zadanko. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Panie ochroniarzu, mam do ciebie syrop. Bardzo. Okej. Okay. Zmęczony.
Karta. Kurwa. Runda druga. Także podczas spotkania tam się przebudzi jegomość. Finger weg da. Dobra. Te niesie wyciągnęliśmy. Oj. Też tutaj książka. On jeszcze. Dobra. To udało nam się ładnie skradziejować. Myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Ja was zapraszam do komentowania oraz oceniania. Trzymajcie się i do następnego. Siemano.